I jeśli chodzi o pewne kwestie etyczne. Państwo macie swoje zasady watchdogowe, natomiast są pewne ogólne zasady etyczne dotyczące badań społecznych. I taka podstawowa zasada, która obowiązuje zawsze i wszędzie, dotyczy osób, z którymi rozmawiamy, osób, których badanie dotyczy. Nie szkodzić tym osobom. Czyli jeżeli Państwo będziecie pracować z ludźmi, którzy są w komisji, albo z ludźmi, którzy pracują w podmiotach, które realizują jakieś programy zlecane, tak, z tych środków skorpowego, albo z innymi osobami, to zawsze należy mieć na względzie dobro tych osób, żeby one nie zostały naruszone. Co może być naruszone? Jakiego rodzaju dobra i czyje możemy naruszyć, prowadząc ten nasz konkretny projekt? Musimy pamiętać o tym, że te osoby występują w konkretnej sytuacji zawodowej, tak? One pełnią konkretną rolę i możemy naruszyć interesy zawodowe tych osób. Będą się tego bać. Czyli jeżeli im zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i dyskrecję, to jest to absolutnie dla nas obowiązujące. Co jeszcze może powodować, że będą pewne problemy tutaj, że ktoś może mieć jakieś obiekcje? Jakie jeszcze dobro można naruszyć, prowadząc takie badanie? No, ujawnić jakieś wrażliwe dane na temat pewnych osób, które wiedzą, tak, czy o tym, to problem, powiedzmy. Tutaj oczywiście w obszarze tym konkretnym takich danych będzie sporo, to znaczy Państwo znając swoje środowisko lokalne, też nie pracujecie z anonimowymi osobami uzależnionymi, tak? To tutaj będzie na pewno kwestia też wrażliwych informacji dotyczących konkretnych osób z Państwa środowiska. I o tym wszystkim trzeba pamiętać. No takie podstawowe te dobre, tak jak Pani mówi, pewne interesy czy pozycja zawodowa tych naszych informatorów może zostać w jakiś sposób zagrożona, a przynajmniej one mogą to tak odczuwać, ale rzeczywiście my możemy się przyczynić do tego, że ktoś będzie autentycznie zagrożony, bo na przykład szefowi się może nie spodobać, że ktoś tam z nami rozmawia. Dane wrażliwe dotyczące zwłaszcza uzależnień. Też sam wywiad jest stresujący dla osób, które będą z nami rozmawiały, po prostu no wiedzą, że są poddane wywiadowi, że to nie jest przyjacielska pogaduszka nieformalna, tylko że przyszliśmy w konkretnym celu. I narażone jest oczywiście dobre imię, czy wręcz pewne wolności obywatelskie i poczucie bezpieczeństwa tych osób. I to wszystko też trzeba mieć, rzecz jasna, na względzie. Ja mam pytanie. Tak. Jeżeli w toku badań Pani stwierdza jakieś tam, że ktoś ewidentnie narusza prawa albo nie wypełnia dobrze swojego obowiązku, no to co to? No właśnie, na ile my powinniśmy reagować, kiedy nas na przykład szlak trafia, że coś jest nieprawidłowo. Powinniśmy reagować, czy powinniśmy cały czas trwać w tej roli bezstronnego badacza, który tylko rejestruje, jak Państwo myślicie? No, zależy od sytuacji. Myślę, że jeżeli jest sytuacja, to trzeba zgłosić problem. Nie można od razu wpaść na morze, tylko powiedzieć, czy rzeczywiście ta osoba jest odpowiedzialna za tę sytuację. Państwo tego nie unikniecie przy tym badaniu, że naruszycie czyjeś interesy, zwłaszcza tam, gdzie pewne nieprawidłowości się pojawią. To jest taki dylemat sławny, czy reporter, który jedzie robić jakiś reportaż, jak widzi na ulicy bite dziecko, to ma filmować, czy ma złapać za rękę tego, kto go bije, tak? Więc tutaj też Państwo nie będziecie do końca w roli bezstronnych badaczy i też to nie jest celem tego projektu, tylko celem jest sprawdzenie, czy wszystko działa poprawnie i jeśli nie, to sformułowanie jakichś rekomendacji i wskazanie słabych punktów, więc tego Państwo nie unikniecie. Natomiast wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy prowadzimy wywiad, to warto unikać stwarzania dodatkowego takiego poczucia zagrożenia. Czyli nie naprawiamy sytuacji na etapie prowadzenia wywiadu, tylko raczej bym zachęcała, żeby to odnotować po prostu później w rekomendacjach. Nie wiem, czy takie sytuacje Pan ma na myśli, czy jakieś bardziej drastyczne? Mogę po wywiadzie ewentualnie uprzedzić daną osobę, no jeżeli Pan nie przestanie prać, to będą się zyskać. Ja też wątpię, żeby tak powiedziała ta osoba. Ale fakt faktem, że przecież te osoby są w sytuacji jednak urzędniczej, tak? Że one reprezentują. Nie jest tak, że ja pytam kogoś o opinię, tylko pytam o sposób sprawowania swojej władzy w jakimś sensie małej, tam jakiejś, ale jakiegoś władza. Więc wydaje mi się, że tutaj jasne jest, że te wszystkie interesy, które wychodzą przy okazji, takie właśnie dotyczące danych wrażliwych, ale jednak po pierwsze nic nam nie będzie żadne, ale jakby już się zdarzyło, no to rozumiem, że jakby tutaj trochę inaczej trzeba niż badanie, bo już się nie wytanowało, nie. Dla mnie to jest właśnie prawdziwy dylemat.
To jest prawdziwy dylemat, zwłaszcza jeżeli to jest sytuacja, która na przykład, no, nikomu nie życzę, żeby się z tym zetknął, ale jeżeli to jest sytuacja, która normalnie powinna być na przykład zgłoszona do prokuratury, nie? Tym bardziej, że kodeks karny to penalizuje, bo on ma informację o przeprowadzonym przestępstwie i zobowiązaniu prokuratury. Ale społeczne obowiązki. Nie, nie, twoje tego funkcjonariusz ma obowiązek. Nie, funkcjonariusz. Społeczne. Ja myślę, że celem tego badania jest monitoring konkretnego zjawiska, tak? I konkretnego programu. I na pewno wszelkie nieprawidłowości, które Państwo wypatrzycie, są po prostu, wypatrzenie ewentualnych nieprawidłowości jest w ogóle celem tego badania. Więc myślę, że to jest kwestia dogadania się pewnie tutaj też między Wami do celów ostatecznych tego programu, czy te nieprawidłowości następnie należy tropić, w sensie, że doprowadzimy do wyprostowania sytuacji, wprowadzimy zmiany, tak? Czy tylko celem jest zarejestrowanie, przedłożenie władzom raportu. Rozumiem, że ten projekt ma jakiś dalszy ciąg, który jest na to, nastawiony. No właśnie. Mówiłam, że jeszcze wrócimy do rejestrowania, czyli do nagrywania. Jeżeli Państwo będziecie mieli taką potrzebę i możliwość, na przykład dzięki dobrym układom swojej gminie, żeby nagrywać wywiad, to wywiad można nagrywać, tylko tak jak mówiłam, to wymaga zgody i trzeba to robić jawnie, a nie gdzieś tam w kieszeni. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenia publiczne, to zgody nie wymaga, bo to jest wszystko publiczne, ale trzeba się liczyć z tym, że organizatorzy tej imprezy mogą w jakiś sposób reagować na to, tak? Jeżeli zaczniecie Państwo robić zdjęcia czy nagrywać. Mnie się ostatnio zdarzyło chodzić po gimnazjach warszawskich i nagrywać spotkania rekrutacyjne, ale trzymałam dyktafon wysoko w górze i dyrektorzy widzieli, że ja nagrywam, tak? Także nic nie robiłam. To nie, prowadziłaś monitoring... Audiomonitoring. Mobilizujący do działania. Tak, tak, to znaczy na pewno pewne rzeczy im nie przeszły przez gardło, na pewno na tych spotkaniach, które im przychodziły w zeszłym roku. Natomiast bardzo ważną kwestią jest poufność i anonimowość. To są dwa różne pojęcia. Anonimowość polega na tym, że my nie ujawniamy nikomu danych dotyczących tego, kim jest osoba, z którą rozmawiamy, ale my również nie musimy znać jej tożsamości. W Państwa przypadku w ogóle taka sytuacja nie zachodzi. Natomiast możecie być w niektórych sytuacjach proszeni o poufność. Na przykład ktoś może Wam zechcieć udzielić informacji, na przykład o patologiach, tak? Czy wręcz o jakichś kryminalnych nadużyciach, ale ta osoba Was prosi o zachowanie w tajemnicy danych personalnych, tak? Czyli prosi Was o poufność. Jeżeli się zobowiązujemy do poufności, to należy jej przestrzegać. Chyba, no właśnie. Nie. Chyba, że jesteśmy, nie wiem, potem świadkiem w procesie karnym, to prawdopodobnie wtedy to nas przestaje obowiązywać. Natomiast w celach badawczych, jeżeli się zobowiązujemy, taka jest reguła generalna w badaniach społecznych, jeżeli się zobowiązujemy do poufności, to tego należy się później trzymać. Ja tu mam jeszcze pytanie, no to jest impreza przedgościowa i co? Mówimy tu o rejestrowaniu wydarzeń publicznych. Naprawdę też nie mogę rejestrować, ale praktycznie to jest, no, gdzie jest ta granica, prawda? No jeżeli ktoś jest uzależniony, ja będę wyjdę z aparatu, żeby go tam fotografować, jak on z funduszu korzysta. No właśnie. Więc to jest bardzo delikatna sprawa i ja raczej nie namawiam do rejestrowania. Jest, z jednej strony jest na przykład bardzo miłą rzeczą, jak człowiek po zakończeniu projektu może umieścić w raporcie fotografię, tak? Ale z drugiej strony ten temat jest na tyle drażliwy, że ja raczej bym pozostawała na notatkach na Państwa miejscu. Ja nie jestem do tej poufności i do tego pytania, bo my możemy w wywiadzie dowiedzieć się, że gdzieś jest problem, nie dotyczy tej osoby, która wzięła nam wywiad, dotyczy kogoś innego, ale my mogliśmy się dowiedzieć tylko o tej osobie. I wtedy nasze działania, które pójdą w ślad za wywiadem, mogą tej osobie, która nam poufnie udziela informacji, przynieść realne szkody. Oczywiście. I wiem, że Fundacja Tadeusza w swoim programie o sygnalistach, o whistleblowerach, właśnie ma takie przypadki, że oni, przychodzi ktoś do nich, mówi coś, co gdyby to ujawnić, to by było wiadomo i zacząć sprawę, to byłoby wiadomo kto. I oni mają takie zasady, że nie, bo to czasami się po prostu czeka na moment inny, tak? Ale jednak nie reaguje się natychmiast. Nie śledzi się tej sprawy natychmiast, tylko czeka się na bezpieczny moment. I mnie się wydaje, że my też możemy być na tak wrażliwy i grząski, że musimy mieć tu świadomość, że ta odpowiedzialność jednak, o której w sumie wcześniej nie rozmawialiśmy, to bardzo ważna rzecz. Właśnie taka sama, że ktoś przychodzi, jest pijany na imprezie trzeźwościowej, to być może można pokazać inny aspekt, który będzie świadczył o tym, że nie była to impreza trzeźwościowa, a nie przez napiętnowanie jakiejś konkretnej osoby.
Czyli ta ogólna zasada, żeby nie szkodzić osobom badanym, prawda, czy z tej strony, czy z tej strony, ale żeby im nie szkodzić wtedy, jeżeli jest taka sytuacja, o której Kasia mówi, że mogliśmy pozyskać daną informację tylko z jednego źródła i ujawniając tą informację jednocześnie wskazujemy to źródło, tak, demaskujemy kogoś, kto nam o tym powiedział, to tego należy unikać, ale pamiętajcie Państwo, że Wy o tym wiecie, tak, czyli ten Wasz pracujący mózg przyjął tą informację, to wpływa na Waszą interpretację danych, Wy wiecie coś więcej, więc jakby informacja jest informacją, nie musicie jej dalej przekazywać, natomiast na pewno wzbogaca to Wasz ogląd całej sytuacji. Ale czy też nie wiem, kto działa, czyli ten moment, który mógł być przypadkowego, ale takie informacje też nie ma, które myślę, że znalazłem to stwierdzenie, bo jeżeli dowiadujemy się, że wójt w tej komisji obsadza samą swoją rodzinę, to co nie musimy tego ujawniać, nie wiem, to co osoba tam widziała, bo można to znaleźć w innych źródłach, dokumentach, można to w inny sposób sprawdzić, to wiedzieć nawet. Oczywiście, wtedy wiadomo, że nie tylko. Tak. Wtedy wiadomo, że nie z jednego źródła informacja pochodzi, więc myślę, że to jest jedna z rzeczy, o których można śmiało pisać w raporcie, no chyba, że nie ma innej możliwości, bo jest, nie wiem, tak mało osób, które mogą tam zasiadać.